witam, pozdrawiam z deszczu. Udało mi się rozpalić ogień, to ściółki odgarniemy, żeby wiadomo, żeby to było w miarę bezpiecznie, gdyż jest słychać. Jest bardzo sucho w lesie, dbajmy o las, las płonie szybko, rośnie wolno. Dorzucimy tego drzewa, co ściąłem siekierą, dzisiaj warzywka na patelnię. Moje standardowe danie, które przyrządzam. Także zapraszam do kolejnych materiałów. W ogóle to jest czosnek niedźwiedzi. Polecam Państwu zbierać. Joya jeszczyńcy jest pycha. Później porozmawiamy może historycznie. Może jeszcze planuję udać się na ambonę. Ogień się już trochę rozpalił. Także myślę, że już niedługo będę mógł kłaść warzywa na patelnię. Komary, jak widać, mnie kochają. Także sztuka rozpalania ognia polega na tym, według mnie, żebyśmy nie tyle co ważne, żeby rozpalić ogień i ważne, żeby go kontrolować. Pamiętajcie, nauczmy się zawsze rozpalać ogień, gdyż nie wiadomo, w jakich sytuacji, w warunkach się znajdziemy i w jakim przyjdzie nam to porze zrobić. Przykładowo będzie taki stan kryzys jakiś, nie będzie wody, prądu, a my będziemy musieli rozpalić ogień, także tu się udało mi rozpalić ogień. Pozdrawiam serdecznie, Dasz Burr.